Dzień dobry, panie prezesie. Przed chwilą opowiadał pan fascynującą historię swojego biznesu. No i okazało się, że jako młody 40-letni zaczął pan praktycznie od nowa. Jak się pan z tym czuje? No, wie pan, czuję się na nowo w nowych wyzwaniach. Kiedyś myślałem, że w wieku 35, co prawda, na początku, taki był plan, przejdę na emeryturę, potem przedłużyło mi się do 40. Trochę byłem na tej emeryturze 2-3 lata, ale jednak chęć działania, chęć robienia spowodowała, że podjąłem nowe wyzwania. Wyzwanie jest gigantyczne, to jest jak zrobić z tradycyjnego wydawnictwa papierowego, oldschoolowego, czyli z tradycyjnej, pięknej karety z pięknymi końmi, no szybki bolid, który będzie wygrywał wyścigi w nowoczesnym XXI wieku i w nowoczesnym świecie. To jest niebywałe wyzwanie, które absorbuje i umysł, i pieniądze, i czas. Ale jest atrakcyjne, jeżeli chodzi o wyzwania życiowe. Jestem przekonany, że mi się uda, ale oczywiście jesteśmy w procesie. Amerykański Newsweek, Encyklopedia Brytanika, to już tylko online. Czy taka przyszłość mediów również w Polsce w najbliższym czasie nas czeka? Że czeka, to jest pewne. Czy w najbliższym czasie, to wątpię. Myślę, że my możemy mówić o mediach online'owych bardziej od 2017 roku. To jest chyba najwcześniejszy termin, jaki ja bym się odważył podać. Ale nie jestem do końca przekonany, czy tradycyjne, konserwatywne polskie społeczeństwo nie będzie jednak chciało mieć tej wersji papierowej, co oczywiście za określoną opłatą, pewno będzie ona wyższa niż obecnie, każdy sensowny wydawca dostarczy. I myślę, że cała filozofia i cały problem tkwi, jak połączyć papier, tablet, smartfon i komputer, tak żeby to było jedno zintegrowane przedsięwzięcie, żeby przekaz komunikacyjny był zintegrowany i żeby, korzystając z nich wszystkich, można było korzystać najpełniej z tej treści, w treściach dedykowanych, treści, które będą i treściach, które są monetyzowane. Jako człowiek bardzo twórczy, nieustannie dąży pan do rozwoju firmy. Najbliższe zmiany, jakie będziemy mogli zobaczyć w Gremi Media, to? No to jest 6 maj, będzie nowa strona rp.pl. To nie będzie ta strona moich marzeń, bo ona dopiero będzie za parę miesięcy. Będą już zmiany w danym kierunku. To jest to, że skończyliśmy pracę nad najlepszą według mnie aplikacją, jeżeli jaka jest w Polsce do czytania prasy, to jest aplikacja Rzeczpospolitej na tablety i będziemy mieli nową aplikację na smartfon, też od 6 maja. No i mamy najlepszą na świecie aplikację na tygodnik Przekrój, polecam, świetna aplikacja, świetnie się to czyta, świetnie nawiguje. Oczywiście najlepszą na świecie według mnie, ale nie tylko, według wielu czytelników.